mikrofonach panu staroście za przybycie i tutaj starosta nasz wspiera organizację tych zawodów i pan przekaże mnie tak przekażesz staroście taki upominek, podziękowanie. Dziękuję. Podziękowana i medal pamiątkowy dla tego koła. Proszę za wspieranie i promowanie wędkarstwa i ochronę wód od koła. Proszę bardzo. Odnośnie spraw regulaminowych. Jak każdy wie, wędkujemy na dwie wędki z dwoma trokami. Haczyk jeden do centymetra, powyżej jednego do dwóch, jeden hak. Odnośnie ryb. Mamy trzech sędziów sektorowych, oni będą chodzili po plażach. Są trzy sektory, A, B, C. W każdym sektorze jest 30 zawodników. Sędzią jest też osoba ta, która jest sąsiad, z prawej lub z lewej. Jest taka prawda zasada. Ryba złowiona ma być pokazana żywa sędziemu obok, prawemu lub lewemu i wtedy dopiero ją uśmiercamy. Sędziowie będą chodzili po sektorach i też będą sprawdzali haki. Odnośnie bezpieczeństwa. Do wody nie wchodzimy. Wyjątek jest, pozwalamy na łapanie tubisa w swoim sektorze. Jak pozwoli kolega obok, a u was będzie dno takie, a nie inne, a wasz kolega pozwoli obok, możecie wejść sobie i tam łapać tubisa. Zasada jest ogólnie taka. Przy opuszczeniu panowie stanowiska macie powiadomić sędziego obok albo sędziego sektorowego. Opuszczamy stanowisko, wędka powinna być wyjęta z wody. Rzucamy panowie tylko zza głowy. Zero tam jakieś OTG z obrotem, ma być bezpiecznie. Aha, oczywiście nie powinno się stosować panowie zapachowych, dipów i tak dalej. My łapiemy tylko na naturalną przynętę. Dwa słowa, chciałem podziękować za to wyróżnienie już i jednocześnie też gratuluję tutaj kołu wędkarskiemu Bellona z Pucka za zorganizowanie już trzeciej edycji Pucharu Norda Cup. Myślę, że ta edycja już, czy te zawody się wpisały tutaj w kalendarz wydarzeń wędkarskich. No, świadczy o tym chociażby frekwencja, jak słyszę tu 90 osób, no myślę, że jest to całkiem spora ilość. Pewnie na kolejnych zawodach można spodziewać się większej ilości. No, pogoda myślę, że dzisiaj jest dobra, dopisuje, więc zawody będą pewnie udane. Ryba, no oby ryby było trochę. Więc życzę wszystkim, przede wszystkim udanych połowów, żeby się zakończyły sukcesem. No i proszę pamiętać dzisiaj o zmianie czasu, żebyście się panowie tutaj, czy państwo nie pomylili, że jedni przyjdą na zakończenie, drudzy nie. Zmieniamy dzisiaj w nocy, ale to będzie po chyba zmiana. Także tak, wszystkim życzę udanych połowów. Trzecia edycja Norda Cup. Koniec października. Pan Mariusz Bizewski koło mnie stoi, organizator, tak? Tak, tak. Między innymi. Panie Mariuszu, co się dzisiaj możemy spodziewać? Trzecia Norda, już macie jakieś doświadczenie. Skąd w ogóle pomysł na tego typu zawody? Bo muszę powiedzieć też otwarcie, bardzo mocno się przyjęło. No, przebiliście Growela. No dokładnie, mamy 90 startujących zawodników. A wzięło to się stąd, że kiedyś grupką kolegów pojechaliśmy na zawody na Grossman Grandons Cup i nam się to spodobało, mówię, dlaczego u nas nie robimy takiej imprezy. No i tam widzieliśmy, jak to się robi, że fajna jest to impreza, masowa impreza, no i doszliśmy do wniosku, że zrobimy u nas coś takiego. No i zaczęliśmy od pierwsze, druga, teraz jest trzecia edycja Norda Cup. No i frekwencja coraz większa, coraz więcej ludzi, pozyskamy coraz więcej sponsorów, pozyskujemy. No jakoś to się kręci, no i myślę, że dzisiaj będą udane te zawody, te trzecia edycja. No zdecydowanie lepsza pogoda niż w zeszłym roku. W zeszłym roku też byliśmy tutaj, też macie relacje na władek.pl, ale był śnieg. Zimno było, a teraz tak jak widzicie słoneczko świeci, jest bardzo fajnie. Załatwiliśmy okienko pogodowe. Wczoraj sztorm, dzisiaj fajnie, jutro znowu wieje, ale dzisiaj... Dokładnie, byłem wczoraj na plaży, były takie duże fale, co myślę, dzisiaj nie damy rady nic zrobić, te wędki będą tak chodzić, a dzisiaj co, flauta taka jakby, nie? No na razie mamy lekki z zachodu wiatr, który będzie się obracał do południa. Czyli będzie pogoda bajka, a ryby zobaczymy. To jest prawda, że właśnie takie przemieszanie tej wody, tak jak nastąpiło wczoraj i dzisiaj, że to się uspokoiło, to jest najlepszy moment na łowienie ryb?
Jest coś takiego, jak sztorm był, jest przemieszanie wody, piach się zrobił miękki przy plaży, bo zawsze przy zachodnim wietrze robi się miękki piach. I wiadomo, wtedy tubis lubi miękki piach, podchodzi on do brzegu i za nim, wiadomo, dorsz, ryba. Jak będzie, zobaczymy, no ale wszystko wskazuje, że powinno być dobrze. No bo było przez dłuższy czas wiatr ze wschodu. Woda się ochładzała stopniowo, dno się robiło twarde i było coraz mniej tego tubisa. I dlatego z rybą było kiepsko. Tak, A czy będzie dzisiaj dobrze? No. Zobaczymy. Jestem dobry myśli. No ja również. 90 zawodników to już taka, to takie mega przedsięwzięcie też logistyczne. Jak to wygląda na plaży? Mamy od Czarnej Wdy do rzeki Karwianka dwa sektory i jeden sektor na Karwińskich Błotach. Czyli tu 60 ludzi i 30 na Karwińskich Błotach. To są jednoturowe zawody, nie? Jednoturowe, trzysektorowe. Trzy sektory muszą być, bo mamy też drużyny. I dlatego są trzy sektory. Dobrze, drużyny trzyosobowe, czyli każda osoba jest w jednym sektorze, tak, żeby tam wszystko było tak, jak powinno tak być. Tak, jak powinno być. Dobrze, porozmawiamy jeszcze na temat nagród, bo w zeszłym roku było bardzo obficie. Już nie mówię o nagrodach rzeczowych, ale no, klasyfikacja jest indywidualna, najdłuższa ryba, jak dobrze kojarzę, były też grupowe, tak, te Ja powiem, jak w tym roku jest. W tym roku jest tak, od 1 do 10 są nagradzani najlepsi zawodnicy. Tak. Trzy drużyny są też nagradzane, i puchary, i nagrody rzeczowe, i najdłuższa ryba od 1 do 3, a później reszta nagród jest losowana. I jest bardzo obficie, tam nie wiem, 13-14 tysięcy pula nagród. No to już jest naprawdę bardzo fajnie. Takie pytanie jeszcze odnośnie rybek, bo ta, no może tutaj fajnie to wygląda, bo słoneczko świeci, ale ta temperatura wody już nie jest jakaś mega wysoka. Podniosła się o 3 stopnie, mamy koło 10 stopni, było 7-6, już jest teraz 10, bo to zachodni sztorm zawsze ociepla, natlenia też tą wodę, no i powinno być dobrze. Dorsza powinniśmy łowić, płastugi, wiadomo, łososiowate zakaz, tego nie łowimy. No, czyli na dorsza i na flądrę się nastawiamy. Flądra chyba co najpierw powinna uderzyć i dopiero jak się zrobi zmrok, to wtedy ten dorsz. Liczymy na dorsza. Na dorsza trzeba się nastawić. Dobra, odnośnie przynęt, bo tutaj też już tak rozmawiałem już z paroma ludźmi, to mówią, że tubis bije wszystko na głowę. To prawda? Czy ten filecik naprawdę trzeba odstawić i tubisa zakładać, jak ktoś chce mieć wyniki? Nie jest to powiedziane. Według mnie dorsz to jest tak, on jest śmieciarz, on wszystko zbiera, co jest. Jeżeli będzie dorsz w łowisku, on będzie czy na tubisa, czy na śledzia, czy na filet z flądry, będzie tak samo. No może nie tak samo, ale trzeba trafić no miejsce, gdzie on będzie. Jeszcze porozmawiajmy o haczykach, bo tutaj też wymóg jest odnośnie haczyków. Jeżeli ktoś się nastawia na dorsza, no to musi mieć no większy haczyk i w tym momencie jeden, tak? Tak, są to zawody organizowane przez PZW i obowiązują nas przepisy PZW. Czyli możemy mieć dwa haczyki, ale rozstaw nie większy niż 1 cm, mierząc w środku. Tak. Jeden hak do 2 cm. Na dorsza zalecałbym duży hak, bo jak tubisa się zakłada całego, wiadomo, ten grot musi wystawać, nie? To z dużego. Tak. I jeden hak i łowimy. No tak, tak, tak. Dobrze, i jeszcze takie pytanie, bo w poprzednich zawodach były takie komplikacje troszeczkę, bo ta opaska tutaj taka, może nie betonowa, no ale z kamieni, która została wykonana przez służby, które ratują tutaj to wybrzeże, ona troszeczkę nam skróciła plażę i były takie momenty, gdzie tej plaży w ogóle nie było i no, ludzie musieli wchodzić do wody, żeby zarzucać. Jak to wygląda tutaj teraz, dziś? Nie ma czegoś takiego. Ja sam osobiście wyznaczałem stanowiska i każdy ma tyle miejsca, że nie ma wchodzenia do wody i każdy ma dosyć miejsca, żeby zarzucić. Czyli ewentualnie tylko i wyłącznie za tubisem wejście do wody, przy zarzucaniu nie ma prawa człowiek wejść do wody. Nie wolno ze względów na bezpieczeństwo. Nie wchodzimy do wody przy zarzucaniu, rzucamy z brzegu. Jak wygląda to od strony organizatora, takie zorganizowanie takich zawodów? No bo przecież to jest bardzo dynamiczna sytuacja odnośnie pogody, sztormów, to gdzie plaża jest, gdzie jej praktycznie nie ma, bo tak czasami też bywa. Jak to u Was wygląda na przestrzeni tych trzech lat? Problem mieliśmy tylko z pierwszymi zawodami, bo był sztorm, było 8 w skali Beauforta. Ale był to sztorm zachodni. U nas jest taka możliwość, przylądek rozewie.
Schowaliśmy się za ten przylądek Rozewie i tam rozegraliśmy nasze pierwsze zawody, bo sztormy na Bałtyku są przeważnie zachodnie. No i my mamy tą możliwość, że możemy się schować za przylądek Rozewie i tam były rozegrane pierwsze zawody. No i to od razu z grubej rury, bo tam koło 60 zawodników było, na drugiej 69, no dzisiaj mamy rekord 90, świata. 90, największe w Polsce. Tak, 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 przybiliśmy wszystkich, no to za rok będzie 100, albo i więcej. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję ślicznie za wywiad. Również.